Witam wszystkich ponownie, drodzy stalkerzy, w przestrzennej anomalii, w której zaczynają się dziać przedziwne, niewyjaśnione, absolutnie niezrozumiałe rzeczy. Co tu kurwa się dzieje w ogóle? Dobra, wbijamy do środka. Mam nadzieję, że tutaj przynajmniej jest jakiś w miarę sensowny porządek. Kurwa, oczywiście nikogo nie ma. What the fuck? Gdzie ten leśnik? Nie tu. Dobra, nie tutaj. Zostawmy trochę w takim razie sprzętu, który nam zalega w plecaczku. Kurwa, szkoda mi tej broni. Naprawdę. Ale okej. Bierzemy to, co mamy i ludziska lecimy do leśnika. Nie wiem, gdzie on niby na mnie czeka, ale mam nadzieję, że czeka. Załadować. Jednoznacznie załadować. 20 amunicji. No to w tym mamy trochę więcej, więc nie ma strachu. Nie wpaść teraz w żadną anomalię w piątka. Powolutku, jest za ciemno. Aha, czyżbyśmy mieli wyjście? Co jest, stary? No pięknie, leśnik faktycznie czekał na nas jakiś czas. Chyba nie był to zbyt długi czas, bo nie zrezygnował z czekania. Wszyscy już wyszli z anomalii, leśnik został i doczekał się nas, no i wychodzimy stąd. Powiedzieliśmy mu, pytał tylko o dołgowców jeszcze, powiedzieliśmy, co się wydarzyło. Gdzie wyjdziemy, nie mamy pojęcia, zobaczymy. No i ostrzega jeszcze leśnik, że po tak długim przebywaniu w anomalii można po wyjściu stracić przytomność i mamy iść za nim krok w krok, nie odstępować od niego, bo będzie źle, więc zróbmy to. No, śmigamy. Tędy, tak? Jestem za tobą. Ha, ha, ha. No i gdzie? Rozdział czwarty. Ostatnia nadzieja. Zwier, ty słyszysz mnie? Tak. Я попытаюсь договориться с главой на базе. Они освободят тебя. Просто погоди и не делай глупостей. Увидимся позже. No okej, okay. Markus, bo to... Nie, to Luty. Luty mówi, że pogada z głównym, głównodowodzącym tego miejsca, gdziekolwiek jesteśmy. I on powinien nas uwolnić. My mamy tylko poczekać i nie... Co mało? I nie... robić głupich ruchów. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Szmyga. Elegancko, Szmyga daje nam informacje na temat tego, co się wydarzyło po tym, jak wyszliśmy właściwie z anomalii. Straciliśmy oczywiście przytomność, nie pamiętam, jak tu trafiliśmy. Znaleźliśmy się na zastawie. Jak nazywa się ta lokacja do choroby? Już mówię. Tak, na zastawie. Jest to stalkerska baza. Na nieszczęście głównodowodzący Stavrit, jak się nazywa, słyszał o nas dużo i zdecydował się zamknąć nas w klatce. W tejże celi. Więc razem z gośćmi jesteśmy nie dłużej niż godzinę. Wyspaliśmy się przynajmniej. No i musimy tak czy siak doczekać do rana. Może Luty coś tutaj poradzi i uda się wyjść z zamknięcia. Okej, okay. Jest jeszcze jeden gościu, ale krywoj, bandyta. No dobra, czyli musimy się tak jakby... Mamy tylko kluczyk i jeden artefakt do kuźwy nędzy. No bardzo interesująco. Dobra, śpimy w takim razie. Najemnik, podejdź do решетки. Jest rozmowa.
Podchodzę. Chemik. Chemik, jak się okazuje, jest prawdopodobnie opiekunem tego więzienia, więc wypuszczę nas, ale ostrzegam, że zrobimy najmniejszy głupi krok, to bardzo, bardzo tego pożałujemy. Oddaje nam całość naszego ekwipunku i odsyła do Staurida, który chce ze mną pogadać. O, nie trzeba będzie łazić elegancko. A nie, trzeba będzie łazić. Okidoki. Są jakieś osadki chemiczne bądź radioaktywne, mniejsza o większość. I widzimy, żeśmy trafili. Oczywiście znowu jest muzyka, ja wam tylko pokażę, by gadając, co się dzieje. O, telewizor, zobaczcie ludzie. Niesamowite. Elegancko. Renegaty, Volia, Doł, Monolit, Ochrana. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, bardzo. Dobra, to miejsce jest dla nas zabronione. Kim ty jesteś do cholery? Artur Udarnik. Możemy pohandlować sobie z Arturem Udarnikiem. Znaczy ja chcę 5,5 patola, ale ja mam w cholerę kasy, więc chyba nie. Chyba nie. Sprawdźmy sobie te pięterka. Kim jest ten gość? Seba. Wolnej. Seba Delfin. On starszy stoi. Tak, nie chce z nami gadać. Nie chcę z nami gadać. Ja zerknę do tego pokoiku, zobaczę, czy może jakiegoś kuścika otrzymamy. Udało mi się wyłączyć radio. Wystarczyło poprosić tego gościa, więc jest cisza i... jest to handlarz. Jest to handlarz, który mógłby od nas coś kupić. Ładna zabaweczka. To cholery jasnej. Wygląda naprawdę nieziemsko. Tak w ogóle to... Wróćmy sobie. Radiacja minus 3. I co to jest jeszcze? O, to też jest dobra rzecz. Więc elegancko. Moglibyśmy coś opchnąć u niego, ale czy jest sens? Czy jest sens? Nie ma sensu. Można by kupić sobie z powodzeniem tą pukaweczkę. Choroba. Aż mnie kusi ludzie, żeby ją kupić. Naprawdę. 8000, ale wstrzymajmy się, może będzie kasa potrzebna. Jeżeli coś, to ja tu sobie zrobię save'a i pokażę wam na pewno tą pukawkę. To jest Lutej. Nie chce z nami gadać. O, Lysy. Jemu mamy oddać artefakt. Dobra, sytuacja wygląda następująco. To jest ten gościu... chybaż to mówiłem, ale to jest ten gościu, dużo musiałem czytać, więc nie pamiętam, który ma zabrać od nas artefakt od tego faceta, co się zastrzelił w podziemiu. Pyta nas o Riabego. Zresztą oddaliśmy mu ten artefakt. Mówimy, że Riaby prosił, żeby przekazać go żonie. Pyta się, a co się z nim stało? No i opowiadam mu, że się zastrzelił i tak dalej. I on mówi, że to wszystko jego wina. Co się wydarzyło? Mianowicie on, Riaby i Garbun wybrali się gdzieś w okolice Wyży Gatyla. Dostali koordynaty od jednego ze stalkerów. No i poszli. Miało być bezpiecznie, bo według wszelkich danych Wyży Gatyl nie powinien w tym momencie działać, ale nakryła właśnie, włączył się i nakryła ich fala z Wyży Gatyla. Riaby stracił przytomność i spadł z nasypu oraz zniknął, zniknął. Nie było go tam, gdzie powinien upaść. Nie było żadnego śladu po nim, więc zostali on i Garbun. Garbun postanowił pójść poszukać Riabego, poszedł do na dół po tym nasypie i w tym momencie drugi raz wyżygatel się włączył i Łysy nic nie pamięta, bo... Znaczy uciekł po prostu, opamiętał się dopiero przy bazie wojennych aż do dzisiejszego dnia myślał, że obydwaj zmarli. No. I tak wyglądała ta historia. Ładnie, ładnie. Czyli tak, tutaj zrobiliśmy, oddaliśmy artefakt, czyli wykonany kwestik. Możemy sobie wrzucić ten artefakcik również. Głodni
zdecydowanie głodni jesteśmy, więc zjedzmy świniaczka. Elegancko, kurde, no niesamowite, telewizor pracuje. I gdzie my mamy się udać? Gdzieś na górę. Gdzieś na górę, więc sprawdźmy sobie strych. Sprawdźmy sobie strych, może uda się z kimś pogadać. Tak, nie, nie bardzo. Się. Nie bardzo. I to jest... Jest jakieś te wopросы ко mnie, najemnik. No, chciałeś ze mną gadać tak jakby. Staurid. Dobrze, ze Stauridem znaleźliśmy wspólny język. Na początku martwił się, że dalej jesteśmy w grupie najemników i będziemy, no właśnie, hacharzyć jak w drugim rozdziale, czyli zabijać stalkerów, robić przewroty jakieś i jakieś na boku dzieła dla syndykatu, nie oszczędzając stalkerów i ich biednego codziennego trudu. Więc uspokajamy go, że nasz pobyt w przestrzennej anomalii zdecydowanie nas zmienił, skończyliśmy ze starym życiem, nie jesteśmy już najemnikiem. No to Stauryd bardzo się ucieszy i mówi, to bardzo dobrze, bo jak raz potrzebna nam pomoc kogoś takiego jak ty. Zadanie wygląda następująco. Dwóch stalkerów się pokłóciło, pobili się, a po jakimś czasie jednego z nich znaleziono z podrażniętym gardłem, a drugi gdzieś zniknął i mamy go odnaleźć i ukarać, więc gdzie on jest, nie wiadomo. Gdzie on jest, totalnie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że nie... O, szaman jakiś do mnie się odzywa. No spoko, chce ze mną pogadać jakiś szaman. Gdzie jest, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że nie opuścił zostawy. Więc na pewno jest gdzieś tutaj w okolicy. Wo, co tam się dzieje, ludziska? Niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Czy mogę lornetkę wyciągnąć? Gdzie jest lornetka w ogóle? Nie mogę. Trzusko chyba była. Nie, nie mogę lornetki wyciągnąć. Elegancko to wszystko wygląda, musicie przyznać. Następna lokacja, która jest totalnie, totalnie nówką dla mnie. Super, puper, wręcz. Dobra, a gdzie jest szaman? Kurwa, co za dźwięki, ja pierdolę, ale tutaj jest klimat. Masakryczny klimat. Szaman, szaman, który to jest szaman? To jesteś ty? Tak, to jest szaman. Szaman nie mniej, nie więcej tylko dokłada nam troszkę informacji do naszego aktualnego zadania odnalezienia niejakiego... niejakiego cholera lewszy. Mianowicie tych dwóch gości, to znaczy no tych dwóch gości, co się pokłóciło, to byli tak naprawdę najlepsi przyjaciele. Zawsze wszędzie razem, wychodzili na rajdy razem i szaman twierdzi, że lewsza nie mógł zabić tamtego drugiego, nieważne jak on się nazywał. I prosi nas tylko o jedno, żebyśmy nie zabijali lewszy, od razu dali wytłumaczyć, co się wydarzyło. Może to nie jest tak oczywista sprawa, na jaką się wydaje. I mówi, nic mu nie obiecujemy, mówimy tylko, że zobaczymy, jak się sytuacja będzie, jak rozmowa będzie przebiegać, bo jeżeli będzie agresywny, no to nie ręczymy za siebie. Więc elegancko, mamy troszkę informacji więcej już na temat tego, co się, co mamy zrobić, naszego zadania. Do cholery, ludzie. Szóstka to jest na pewno binokl. Nie, gdzie jest do cholery okular? Piątka. Myślę, że jednoznacznie będziemy już kończyć ten odcinek, ale zakończymy go oglądając okoliczne miejsca. Co to ty, bledny? Mamy medyka. Możesz tu kolcik zdjęć? Mamy medyka, u którego nie możemy wyjąć noża. Ale to genialnie wszystko wygląda. No medyk to prawdziwy medyk. Co możemy u niego kupić? Zobaczmy sobie. Ale jaja, ludzie. Genialne rzeczy, naprawdę. Cholera, aż nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ruszać w tą część zony.
Czyli mamy medyka, który będzie nas tutaj ułatał. No i ty nie malej. Który również ma dziwne aparaty jakieś. Kuźwa. Dobra, zobaczmy, co z... Nawet egzoszkielety mu nie zdjął. Może nie może. No dobra, ładnie to wszystko naprawdę wygląda. Herkules. Nawet podpisy, napisy na butelkach są niesamowite. Gazomierze. Wow, wow, wow. Skrycie z czerepa. Nie, strojenie czerepa. Ale genialne ludzie, no po prostu bajeczka. Bajeczka. Co tu dużo gadać. Dobra, gdzieś tutaj mamy... O, mamy skrzynkę, do której można pochować wszystko. W której można pochować wszystko. Oraz mamy również jakąś piwniczkę. Miło, miło bardzo. Siema. Wy? Kasoi. Kurde, ciekawe questy tutaj widzę się zaczynają, więc Kasoi jest totalnie pijany w trzy dupy przysłowiowe. No i próbujemy się wypytać go, dlaczego pije. No i gadka się rozwija, czy potrzebuje powodu. No daj, zacznij, opowiedz, może coś mogę ci pomóc. Wypij ze mną, nie pije i tak dalej, i tak dalej. W końcu pęka, opowiada nam historię, że był już tutaj na zastawie bardzo długo ze swoim przyjacielem. Trafili jako jedni z pierwszych. Sasza, bo takiego przyjaciel się nazywa, znał to miejsce niemalże jak swoją własną kieszeń. I któregoś dnia się pokłócili. Pokłócili się strasznie o jakąś głupotę. I Sasza postanowił sam wyskoczyć na rajd, a Kasoi został na bazie. No i Sasza nie wrócił z tego rajdu. Ale jakiś czas temu Kasoi zobaczył Saszę. Właściwie to, co z niego zostało, bo Sasza został zombie. Gdzieś tutaj się błąka z grupą innych zombiaków i Kasoi prosi nas, że jeżeli możemy, to uspokojmy duszę Saszy, bo nie zasługują na taki los, a jemu samemu ręka nie może się podnieść, żeby wystrzelić w przyjaciela. Więc wypełnimy jego prośbę. Bardzo piękny kwestik, niesamowicie. W ogóle spróbujcie się wczuć w sytuację tego stalkera, no niesamowita. No i dobra, daje nam informację, gdzie jest nasz kochany zombiak do odstrzelenia. A my się porozglądajmy oczywiście. Kurwa, ale to genialnie wszystko wygląda. Ja pierdyle. Zobaczmy na naklejkę. Oj, oj. Jakaś dziewucha. Jakaś dziewucha. Co tutaj? Trawa pod spodem. Szachy czy tam inne bierki. Szachy czy inne bierki. Tutaj pustka. Kto ty jesteś? Wolny stalker. Nie chcesz gadać. Nie, to nie. Kurwa, genialna. Genialna jest ta po prostu lokacja. To jest dopiero początek, a mi się ona już niesamowicie podoba. Gdzie jest niby ta nasza... O, jest skrzynka. Świetnie, więc możemy zostawić trochę ciężarów. Ciach. Kurwa, mogłem trochę więcej jedzenia ze sobą zabrać. No nic. Było, minęło. Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem, jak to się mówi. Może się nie mówi, ale... Ale ja tak mówię. Genialne, ludzie! No kurwa, ale to wygląda. Mamy questy w ogóle kopiące tyłki. Questy kopiące tyłki. Dźwięki kopiące tyłki. Wszystko tu kopie tyłki, do cholery. Niesamowite. Co to za jakaś szopka? Szopka z gnojem. A to? Co to za miejscówa? Привет, брат. Если нужно что, спрашивай у главного. Ну, привет. Ale masakra. Ja jestem po prostu w siódmym niebie, biegając po nowych lokacjach. Woda jest w środku nawet.
Kurde. Zobaczcie, ludzie. Czyż to nie jest cudowne? Ale jaja. Dobra, pogadajmy z gościem. Słuchaj, wszystkie вопросы главному. Dobra, nie pogadamy z gościem. Czy to jest radiacja? Jest oczywiście radiacja. Bo jak żeby inaczej? Głupie pytanie w ogóle. Głupie pytanie. A co to za chopek tutaj na środku? Aha, to że niby główny. No dobra. Już wiem, co to za chopek. Okej, sprawdźmy jeszcze tutaj. Mechanik. Oczywiście, że mechanika sprawdźmy. Jak je się wydremontowaty? Dawaj sudy. Kuśpa. No nie wierzę. Nie wierzę. Krawosus na makiecie. Zaza. Kurwa. Ludziska. No po prostu... Geniusze zbrodni. Sprawdźmy, czy trzeba coś remontować bądź ulepszać. Czy można w ogóle... możemy ulepszyć sobie tą broń. Jednoznacznie bym chyba bym poszedł w niektóre ulepszenia. Odrzut. Zmniejszyć odrzut. Wszystko tu można usprawnić. Genialne. Naprawdę genialne. I dużo kasy nie straciłem. Dużo kasy jeszcze nie straciłem. Czy musimy to wyremontować? Nie musimy. Jednoznacznie. Lecimy w modyfikację. No do cholery jasnej. Jasna sprawa, że tak. Świetnie. Uff, cholerę straciłem kasy. 20 patoli. Ale nic, mamy dwie super, ekstra, super zabawki. Zapamiętaj, dobre strzelaje to, czyj stwol mówić. Lecz u sprawie. Spoko. Nie wiem, co ty w ogóle powiedziałeś, nie zwróciłem uwagi, ale coś o broni, że dobrze strzela... Broń jakaś tam. Nie, nieważne. Dobra, tutaj byłem. Aha, jeszcze trzeba tutaj zostawić jedną rzecz, jednoznacznie. Trochę ammo mamy za dużo. Nie potrzebujemy takiej ilości amunicji. Jednoznacznie. No i pięknie. Możemy stąd wyłazić. I ja się, ludzie, z wami żegnam. Widzimy się w następnych, kolejnych epizodach w tym cudownym miejscu. Dzięki za oglądanie. Cześć, czołem.